Czwarty ekofestiwal Między Mostami rozpoczęło spotkanie przyrodnicze z ogrodnikiem miejskim Moniką Buźko-Kuś oraz pisarzem, przyrodnikiem, aktywistą i promotorem przyrody Jackiem Karczewskim, z którymi w ramach programu Z Wandą nie tylko wśród zwierząt rozmawialiśmy przede wszystkim o sowach, ale nie tylko. Ja zawsze, proszę Państwa, mówię, że możemy mieć jedno i drugie, bardzo wygodną cywilizację i piękną przyrodę. Zresztą ta przyroda, ta cywilizacja od przyrody zależy. Wszystko, co mamy, absolutnie wszystko, co mamy, zawdzięczamy przyrodzie. Absolutnie wszystko. Takie puszczyki czy takie płomykówki w gruncie rzeczy będą zależały od obecności ziół w mieście albo krzewów jagodowych. No, kto by pomyślał? Sowy, które brzydzą się wegetarianizmem i żadna porządna sowa, może z wyjątkiem pójczki amerykańskiej ziemnej, nigdy nikt nie widział, żeby zjadła chociażby jedną jagódkę, a fuj. W trakcie festiwalu mogliśmy też posłuchać o ziołach, miodzie czy ulepić bombę kwietną oraz pójść na spacer ornitologiczny lub szlakiem kołobrzeskich ziół. My się będziemy właściwie chodzić i zbierać ziółka. To, co rośnie w mieście i co można znaleźć na każdym praktycznie trawniku, co może się przydać i w domu, i w lecznictwie, i w kosmetyce. Wychodząc na trawnik, czasami można sobie bardzo pomóc, nie utrudniając i nie chodząc do sklepu. Zwyczajnie oszczędzić. Co na takim trawniku znajdziemy? Najczęściej w miastach tak, krwawnik. Bardzo fajne ziółko dla kobiet zwłaszcza, a i jako sałatka, dodatek do kanapek, mniszek lekarski, też super ziółko, które można sobie bardzo dużo pomóc, zwłaszcza na wiosnę, oczyszczająco, wzmacniające, nie wspominając o syropu z mniszka, który jest bardzo mocno wzmacniający przy wszelkich przeziębieniach i tym podobnych. Ale też będziemy rozmawiać o praktycznym zastosowaniu, takim na przykład w farbiarstwie. Praktycznie każdą jedną rośliną można pofarbować jakiś ciuch, pod jednym warunkiem, jest naturalny. Na tym stanowisku produkujemy bomby kwietne. Jest to ziemia złączona z gliną i z wodą. Dosypane są nasiona, które mają wieloletnie rośliny łąkowe, które są pożywieniem dla zapylaczy. No i taką bombeczkę można właśnie posadzić sobie w ogródku, w doniczce, na balkonie. Chciałam wzbudzić ciekawość dzieci i dorosłych pszczołami, pszczelarstwem, ich miejscem w naszym życiu. I pokazać to w takiej małej skali, właśnie dlatego ulik weselny, który właśnie dzieciom bardziej zręczny jest dla dzieci do oglądania, który właściwie spełnia bardzo, bardzo ważną rolę, to znaczy wychów matek pszczelich. I który tak jak gdyby dobrze w ucho wpada, nazwa, nie? Rodzinka weselna, ulik weselny. Z kolei dla najmłodszych zorganizowano rodzinne ekozabawy, więc każda osoba kochająca przyrodę znalazła coś dla siebie. Uważam, że takich inicjatyw powinno być więcej. A co tutaj najbardziej Panią zainteresowało? Przede wszystkim spotkanie, które mówi o dzikich ptakach, o tym, że może przywrócimy je tutaj w Kołobrzegu. Tym bardziej, że właśnie jesienią był puszczyk w naszym parku nadmorskim. Więc ta inicjatywa tutaj pokazuje, że naprawdę jeszcze możemy wiele rzeczy w Kołobrzegu wprowadzić pod kątem właśnie przyrody i tego takiej bliskości do człowieka, a nie tylko takiego zabierania jej, budując. Wiadomo, no, cywilizacja się rozwija, tak? To mi się bardzo podobało. Zajęcia dla dzieci, które są, pokazują też możliwości. Pani, która ma tutaj stoisko i zajęcia, warsztaty odnośnie pszczół. Od najmniejszego do największego tutaj można coś dzisiaj dla siebie znaleźć. Book Crossing, też świetna inicjatywa, więc jak dla mnie częściej. Oczywiście na miejscu znalazły się również regały z książkami do wypożyczenia, a na nich pozycje o tematyce ekologicznej. Na program Z Wandą nie tylko wśród zwierząt zapraszamy jutro po wydarzeniach dnia.